chodzić izba wielko, jest się gdzie pomieści. Chodźcie! Poszli pasterze, owce na górze. Musieli się świecić jasno w oborze. Już pojdzę. W ramach projektu realizowanego przez Związek Podhalan pod nazwą Co Słuchać w oddziale Związku Podhalan, zespoły regionalne, jesteśmy dzisiaj na Spiszu. Gościliśmy wcześniej u górali podhalańskich, byliśmy też u górali żywieckich. Dzisiaj poznajemy kulturę Spisza. Jesteśmy w zespole Spiszacy i tu w moim towarzystwie są członkowie zespołu Spiszacy z kierownictwem. Jak to z tymi spiszakami dzisiaj wygląda? Ano, ze spiszakami wygląda tak. Od roku po reaktywacji ludzi, którzy tęsknili do muzyki, śpiewania, tańcowania, od roku się spotykamy tutaj właśnie w Domu Ludowym i próbujemy się. Próbujemy tańcować, próbujemy śpiewać. Po prostu lubimy swoje towarzystwo i spotykamy się tak. Myślę, że razem się ze mną zgodził, że dobrze było razem. Od roku, przez ten rok, co się udało nam wystąpić, to były zwykłe śpiskie w Niedzicy, była Batra w Niedzicy, byliśmy gościnnie w Zakopanem na festiwalu i najbliższy występ, jaki będziemy mieć, to będą znowu zwykłe śpiskie. Tematem z obrzędu, który pokazujemy, będzie chodzenie z kurzuni i Wigilia, o której może powiedzieć Karolinka, która jest reżyserem tego przedstawienia. Ale jak już właśnie z Maćkiem uradzili, co to byśmy zrobili za wycoj? No i tak my dumali, no i my wydumali, zapudymy z tym Turuniem. Jak to dawno po łapsu wchodzili, pierwsze de Wilio, a potem już jak to ten Turun przychodził, podskakował, jakie figle robił. Baruś! Bez hipko! A co ci zagrać? Kulawego! Czardasia! Walczyka! To co, poleckie! Mój Baruś, mój! Młody Baruś! Zjem go, Baruś, zjem go! Młody Baruś, lewo łapiony! Zjem go, Baruś! Dobre, Baruś, siadnij się, już dość! Zespół Śpiszacy ma duże tradycje, bo chciałbym w tym dołożyć, że od roku się spotykają ci młodzi, ale to już jest nowe pokolenie, bo ojcowie tu członków zespołu kiedyś występowali jako kadra MODO w Spiszokach, w to, że od 1976 roku już są na scenie. I były w serii te występy w Niedzicy i w Żywcu na Tygodniu Kultury Beskidzkiej i w Zakopanem. I były te sukcesy. I tu w tym miejscu mi się trzeba przywołać, że zespół Śpiszacy 3 razy był na międzynarodowym przeglądzie folklorowym górskim z Zakopanem i też 3 razy zdobywał ciupagę brązową, ale zawsze to było wielki honor i wyróżnienie. Za granicą mieli okazję być w Szwecji i Norwegii,
Ale myślę, że największy honor był, że nasi tutok, śpisocy i górole dostrzegali naszą robotę w promowaniu kultury śpiskiej. I też dziś mnie dumą napawa fakt, że mamy tu wśród nas członków zespołu, który w ojcowie i nawet dziadkowie występowali w tym zespole. I jeden z nich jest tutaj koleżanka, która występuje i jej mama też działała w zespole. Może Kasiu powiedz, co cię przyciągło do zespołu, jak to tradycją w twojej rodzinie? Tak, ja od dziecka już interesowałam się folklorem i to właśnie dzięki mojej mamie. Ona należała do zespołu właśnie Spiszacy. I jak byłam jeszcze taka bardzo malutka i robili próby, to zawsze z nią chodziłam. I marzyło mi się, żeby kiedyś też występować w tym zespole. Więc miałam to szczęście, że rok temu powstał na nowo ten zespół. I byłam bardzo zadowolona z tego, że mogę dołączyć do niego. Trzeba jeszcze powiedzieć o kapeli, którą gro pod przewodnictwem Grześka Kowalczyka, kapela Wartko. Bardzo dziękuję za to, że jak trza, to są. Co w folklorze śpiskim takie jest charakterystyczne? Bo wiemy, że się odróżni od tego podhalańskiego, czy orawskiego, czy żywieckiego. Śpiski jest szczególny, może ty powiecie, co w nim takiego jest? Jest szczególny, bo to jest tylko 14 wsi, to jest bardzo malutki obszar, a jest w nim tyle kultury, tyle kolorów, dynamiczne tańce, czardasze, polki, gdzie tego w góralskim nie ma. To jest tylko tutaj u nas na tym malutkim Wzgórzu. I to chcemy i staramy się pokazywać na każdym występie. Przede wszystkim to widać, że my mamy kozoki, a nie kielce, także to jest taka naleciałość węgierską w nas młodzieniu. No i nasze zielone kamizelki, także zielone chyba są tylko ino u nas, odmiana kacwińsko. Trzeba jeszcze powiedzieć, że mamy trzy odmiany na śpisu. Jest kacwińsko, tak powiem nasa, trybsko i jurgowsko. A nasa robi nas. No i tak trzeba trzymać. Trzeba zawsze swoje chwalić, pilnować i promować. I obyśmy to wytrwali w tej robocie i tu promowali ten śpis jak najbardziej, jak najszerzej. Dziękuję wam za to, żeście tu przyszli i za to, żeście tu chcieli wystąpić i przede wszystkim za tą robotę, jaką robicie na śpisu, bo mnie trochę za świat poniosło do innych roli i muszę też tam pilnować swojej roboty. Ale wiem, że mogę po prostu tutaj spokojnie zostawić. I myślimy, że o śpisu nie zawodzić. I tak będę trzymać. Dziękuję. Co by mu się darzyło, telo dzieci, kiero przy piecu śmieci. W każdym kątku po dzieciątku, a na pościeli troje, żebyście ino nie powiedzieli, że to wtore moje. Wisujem, na szczęście, na zdrowie. Na ten nowy rok, żeby mu z pieca wypadł bok, żeby mu z pieca wypadła ruła. Co by wą gazi na coś ich śrubła. A do reszty, żebyście byli zdrowi i weseli, jako w niebie anieli. Hej! Płynymy, bracia, w drogę z wieczora. Stąpimy naprzód do tego dwora. Będziemy śpiewali wszędzie, o tak wesoły kolędzie. Hej, kolęda, kolęda. Będziemy śpiewali wszędzie, o tak wesoły kolędzie. Hej, kolęda, kolęda. Gazdo, Bóg wam wielki zapłoć, za przyjęcie Turunia.